Dzień dobry. Wreszcie pogoda uratowała nas dobrymi warunkami. Ostatnią trasę to miałem na Kaszubach w niedzielę. Myślałem, że już będzie przywitanie wiosny. A tu nie. Pogoda znowu się popsuła. Przyszły mrozy, śnieg, opady. I nie było za bardzo fajnie, żeby sobie pojeździć na rowerze. Przynajmniej nie dla mnie, bo ja w takich warunkach tak średnio lubię jeździć. Zwłaszcza jak są opady. I człowiek siedział w domu. Ale teraz święta, długi weekend i normalnie pogoda elegancka. Wiatr też nie jest mocny, padać raczej nie powinno. Zobaczymy, jak wyjdzie dzisiaj z moim szczęściem. I nic, tylko zapakować torby na rower i jechać. Dlatego dzisiaj planuję dość długą trasę. Pojedziemy na Krynicę Morską. Mam nadzieję, że po ciężkim tygodniu przedświątecznym moje nogi dadzą radę i zapasy energii też, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Jednak w handlu przed świętami to jest masakra w pracy, no ale tak to czasem bywa. Dlatego dzisiaj na rower to będzie taka rehabilitacja psychiczna. Zajedziemy prawdopodobnie pod samą ruską granicę, bo tam jest fajny taki gravelowy odcinek w lesie, więc powinno być sympatycznie. Trasa jest dosyć długa. Rower też mam pierwszy raz tak mocno obciążony, bo dzisiaj planuję sobie przetestować palniczek, więc zaparzymy sobie kawę, jakąś tam owsianeczkę czy coś tam na szybko, na razie tak na test, bez większych kombinacji, jeśli chodzi o potrawy takie do zagotowania. Ale coś innego jednak będzie. Więc zobaczymy, jak mi siły wystarczą na tak długą trasę z tak obciążonym rowerem. Na razie wiadomo, po płaskim to tam się za bardzo tego nie odczuwa. Podjazdów dużo na szczęście nie będzie. No ale jednak 180 km na pewno o sobie da znać. Nie wiem, ile dokładnie mi to czasu zajmie. Jakoś specjalnie nie ustalam sobie konkretnego czasu na przejechanie tej trasy. W swoim koncie takich tras długich dużo nie mam, może jedną, dwie. Więc muszę zobaczyć, jak się będę z tym czuć. Zwłaszcza, że człowiek też tak jeszcze często nie jeździł przez te pogody. Ale mam nadzieję, że tym razem to się już zmieni. I pogoda będzie tylko coraz lepsza, a nie będzie powracać znowu śnieg, opady i mróz. Dlatego trzymajcie za mnie kciuki, aby wszystko poszło dzisiaj po myśli. Mały wiatr, fajna pogoda. Długa przerwa po jeździe na rowerze i chce mi się przypalać troszkę nogę. A ja muszę dzisiaj pamiętać, że mam do przejechania ponad 180 km. Więc muszę się zacząć opanowywać. Nie jest to może jakiś mega długi dystans, ale jednak kawałek to jest. Zwłaszcza, że przeważnie człowiek na razie jeździł koło setki, tam raz miałem chyba 137 w tym roku i tam setka na początku roku i nic poza tym, więc takie 180 to jednak już lekki przeskok będzie, więc muszę pamiętać o tym, żeby zachowywać siły, bo inaczej powrót będzie horrorem. Dzisiaj zrobimy sobie kawkę, pierwszy raz zrobię w plenerze, więc też nie mogę tego doczekać, żeby na świeżo kawki sobie zrobić. O, przed nami
Wreszcie zjeżdżamy z ulicy i wracamy na Eurovelo. Zapach ściętego drzewa. Szkoda, że kamerka takich miłych zapachów nie przesyła. Oczywiście te niemiłe by się pominęło, nie? Niekończący się szuterek. Nie żebym narzekał oczywiście, a wręcz przeciwnie.
super się jedzie po takiej trasie. Teraz tak przyjemnie mi się jedzie, że naprawdę nie chciałbym, żeby mi ta trasa się kończyła. Ale tak sobie spojrzałem na chwilę na przejechaną trasę i dopiero mam nieco ponad 50 km. Więc jeszcze ponad 130 km mnie czeka. Pomijając fakt, że bawię się troszkę z nagrywaniem, więc wracam się z tą kamerką i dystans prawdopodobnie wyszedłby dłuższy niż te 130, ale nie w tym rzecz. Więc jeszcze dużo mi zostało trasy do przejechania. Ciekawe, czy będę tego samego zdania, jak już będę miał ponad 150 km przejechane. Czy nadal będę chciał, żeby ta trasa się nie kończyła dzisiaj. Mają dobre oznaczenie drogi, chociaż bywają momenty, że jest rozdroże i nie ma znaku, który pokazuje czy w lewo, czy w prawo, ale nie jest źle. Można praktycznie jechać cały czas bez nawigacji, trzymając się tej R10. Cześć. 7,2 km do Krynicy. Małe podjazdy też zaczęły się pojawiać, więc teraz wagę się troszkę odczuwa dodatkowo na tym rowerze. Będziemy mieli super miejscówkę na to, żeby sobie kawkę wypić. Nikogo nie ma. Thank you.
No, nie ma to jak kawusia na plenerze. Jedzonko zjedzone, czas zasuwać, bo jeszcze ponad 100 km do przejechania, a tutaj 15 dochodzi. Tak będę po zmroku wracać, ale troszkę trzeba się ruszyć. Do lasu na szuterek pod samą granicę. Piaski 11 km. Tylko 3 km do granicy Polski. Ale zlecia ten kawałek. Jakoś tak zamyśliłem się na tej trasie. Jednak fajnie tak się wyłączyć czasem. Witam. Zbliżamy się do granicy. Zaraz dojedziemy do celu. Poteczkę na pamiątkę. I wracamy do domu. Trzeba teraz jeszcze wrócić. Poteczka zrobiona. I czas wracać. Fajnie, że pogoda dzisiaj dopisuje, aby tak się utrzymało do wieczora, to będzie wyprawa idealna. Ale teraz tak fajnie pod słoneczko jechać jeszcze. Wtedy było na plecach, teraz mamy z przodu. Piękne widoki, poświaty się robią. Dziś w sumie na pewno zauważyliście na początku już filmiku, że jest troszkę szerszy kąt widzenia. Tak sobie na test, na dzisiejszą trasę ustawiłem super view. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. Ja tak przeważnie miałem głównie szerokim tylko, bo nie lubię, jak tak za bardzo zniekształca. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie przy montażu, jeśli chodzi o jazdy rowerowe. Bo wyprawy górskie super view tak nie bardzo lubię, bo to zniekształca te góry, wszystko te. Ale tak na trasie rowerowej powinno być ok. Cudnie. Jak
normalnie nie mogę przejść, żeby taki podstawowy błąd popełnić. Tyle dobrze, że mam wystarczająco picia, ale kurde, nie jestem ani zmęczony, ani nic mi nie boli. Na razie sił jeszcze jako tako mam, ale bez tego jedzenia na te 50 km, no, cienko to widzę. Obiadek co zjadłem, ale to tam wiecznie trzymać mi nie będzie. Kurde, no, troszkę źle rozłożyłem to jedzenie też. Jakbym miał te 140, to się by było ok. Bym był praktycznie w domu i by nie było problemu. Słoneczko już powoli zachodzi. Zaczyna się robić zimno, więc powoli dopada mnie kryzys, bo nie dość, że jestem już w sumie głodny, to jeszcze mi się zimno robi. Plan jest taki, że dorobimy sobie ekstra 10 km, ale zajedziemy na stację benzynową, która powinna być czynna. Jeśli będzie, to się naładujemy energią, coś zjemy, wypijemy i wtedy pozostała część trasy nie będzie już problemem. Zbliżamy się do stacji benzynowej. Proszę, coś do jedzenia, bo inaczej będzie zgon. I żyjemy. Jest hot dog. Jest jedzonko. Dwa batony zjedzone, hot dog zjedzone. Woda na wszelki wypadek kupiona. Więc jeden problem rozwiązany. Ale teraz pijdzie. Trzeba pokręcić troszkę, się rozgrzać. Mam nadzieję, że się poprawi. Dobrze, że nie ma takiego mocnego wiatru, bo bym w ogóle umierał. A człowiek chce przyspieszyć trochę, a im szybciej jedzie się, tym bardziej wiatr daje. Więc takie kurde, jechać wolniej, mieć wiatr, czy jechać szybciej, szybciej dojechać, ale wtedy większy wiatr i zimniej się robi, nie? No i też, żeby się rozgrzać, trzeba szybciej jechać, nie? Miało być koło 180. Przez te wszystkie kombinacje wyjdzie ponad 190 km. Się trochę to wyjdzie, że prawie 200 by stykła dzisiaj. Gdyby to było lato i ciepło, to pewnie bym to dokręcił, ale dzisiaj nie ma takiej opcji. Trzeba zasuwać do domu. Z drugiej strony, teraz jak widzicie, to jest lampeczki konkretniejsze. Teraz jest taka ciemnica, tutaj żadnej latarni, zero oświetlenia. No teraz lampka pokazuje, co potrafi robić. To i tak nie jest jeszcze tryb boost, ale i tak bardzo dobrze świeci. A przede wszystkim szeroko. Żeby widzieć, że jakiś jelonek mi czasem nie przeskoczy z lewej albo z prawej. Normalnie cieszę się na widok tego znaku. Ale z drugiej strony jestem trochę w szoku, bo przejechałem taki kawał drogi. Nogi jeszcze podają i czują się całkiem dobrze. Energię mam, oczywiście dzięki bohaterowi dnia dzisiaj stacji benzynowej, bo bez niej to w życiu bym nie przeżył tej trasy. Oczywiście z mojej winy, nie biorąc odpowiedniej ilości jedzenia. A więc takie małe podsumowanie dzisiejszej trasy. Średnia wyszła 21,6 km na godzinę.
Czas przejazdu 8 godzin 59 minut, 193 km dystans. Tam za średnio oczywiście jakoś specjalnie się nie śpieszyłem, jechałem swoim tempem. Podjazdów 1230 metrów i zjazdów 1220 metrów. Biorąc pod uwagę, że rower jeszcze był obciążony i dodatkową wodą na obiadek i kawkę, jak i garnkiem i pozostałymi rzeczami, to całkiem spoko. Myślałem, że jak zejdę z tego roweru, będzie tragedia, ale nie. Nóżki są jeszcze ok. Zobaczę, jak będę jutro się czuć. A Wam dziękuję za towarzystwo i do następnego.